pamiętam, Radziwiłła wtedy, kiedy on nie był po stronie rządowej, wtedy, kiedy potrafił być twardy i walczyć oczywiście z rządzącymi. To były również moje czasy. No i pamiętam i przypominam sobie Radziwiłła sprzed kilku dni, pamiętam wypowiedzi Radziwiłła sprzed bodajże 2 czy 3 dni i stanowisko Ministerstwa Zdrowia, za które on oczywiście odpowiada w różnych sprawach, nie tylko sprawy dotyczące podwyżek, bo to jak gdyby było tą kroplą, która przelała czarę goryczy, która dokładnie pokazała jego prawdziwe oblicze. No, człowiek, który nie potrafi rozmawiać ze środowiskiem, nie potrafi rozwiązywać problemów, prezentuje butę i arogancję i stąd niezadowolenie tego środowiska. Brak dialogu, brak rozmowy z tym środowiskiem, nieczułość na to, że dzisiaj mówiąc jednocześnie o tym, że kolejki, a wiecie Państwo, że kolejki się wydłużają, że dzisiaj potrzeba młodych lekarzy na rynku, tych specjalistów, do których jest, zabiera się pieniądze na rezydentury, zmniejsza się o 2000 ilość rezydentur. Dałam komplet rezydentur, 100% rezydentur dla tych, którzy skończą studia i którzy zdadzą z pozytywnym wynikiem końcowy egzamin lekarski. I co się okazało? Oszczędzają wszędzie. Dzisiaj oszczędzają na in vitro, bo za chwilę od czerwca, bo nie dali pieniędzy na rządowy program, skończyli finansowanie tego programu, oszczędzają na rezydenturach, będą wszędzie szukać pieniędzy. Szkoda tylko, że szukają tam, gdzie chodzi o zdrowie i życie obywateli. A gdyby trzeba było zwiększyć nakłady na służbę zdrowia do 6% PKB, jest Pani za? No to będą dodatkowe, to będzie dodatkowe kilkadziesiąt Pani miliardów. Ta ekipa, która dzisiaj tak lekką ręką rozdaje publiczne pieniądze, zaproponuje, żeby obdarzyć obywateli kolejną daniną i obciążeniem podatkowym większym niż dotychczas, to ja tym osobom bym nie zaufała, nie oddałabym swoich pieniędzy.